Witam wszystkich, z tej strony Quadron i zapraszam was do kolejnego odcinka serii Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. Coś jeszcze? No chyba wszystko. To wystarczy. Skoro to już wszystko, jeśli się dowiem, że nie trzymałeś gęby na kłódkę, lepiej trzymaj się z daleka. Nie mam zamiaru powtarzać tego ostrzeżenia. Pomóż mi zostać najemnikiem. Pomyślmy. Na pewno musisz w tym celu pogadać z Torlofem. Rozmawiałeś z nim na ten temat? To próba. Rozumiem. A na czym ta próba polega, tak konkretnie? Mam się zająć strażą na farmie Bengara. Ach tak, to proste. Wróć jutro, do tej pory sprawa będzie załatwiona. Oczywiście, ale będę chciał czegoś w zamian. Na przykład? W górach na południowy wschód, stąd znajduje się nieduży obóz bandytów. Jeśli zwrócisz się w tamtym kierunku, to zobaczysz wieżę. Jeden z moich ludzi, Patrick, poszedł tam parę dni temu. Chciał handlować z tymi łobuzami. Mówiłem mu, że to kiepski pomysł, ale ten dureń nie chciał mnie słuchać. Zakładam, że padł ich ofiarą, choć nie mogę mieć pewności. Zweryfikujesz dla mnie to podejrzenie. Nie mów, że o tym nie wie. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Ode mnie nikt się nie ma. A skąd mam wiedzieć, że nie zrobią tego samego, kiedy ujrzą mnie? Bo znam imię ich wodza. To Dexter. Udaj, że go znasz. Zastanowią się dwa razy, zanim cię zaatakują. Oczywiście cała afera i tak może się okazać całkiem niebezpieczna, ale jakoś sobie poradzisz. No dobra. To będzie wszystko, jeśli chodzi o Korda. Ogólnie tych rozmów na farmie było całkiem sporo i całkiem były one dla mnie męczące. Tak więc zapiszę sobie grę, zrobię sobie przerwę i do usłyszenia za momencik. Dobra, moi drodzy, jestem z wami z powrotem, tak więc lecimy z gierką dalej, lecimy sobie do przodu. I tutaj mamy Pepe, siemano. Co porabiasz? Pilnuję owiec. I unikam kłopotów. Nie zawsze się udaje, co? No, szczególnie gdy wokół tylu najemników. Cieszę się, że jestem na pastwisku, choć i tu bywa niebezpiecznie. Jakie to niebezpieczeństwa czyhają na pastwisku? Po okolicy włóczy się niewielka watacha wilków. Ostatnio cholerne bestie prawie każdego dnia porywają jedną owcę. Jeszcze kilka dni temu miałem ze dwa razy więcej owiec. Kiedy Onar się o tym dowie, chyba mnie zatłucze. Dlaczego nie powiedziałeś o wilkach najemnikom? Mogliby się ich przecież pozbyć. Ta, wiem. Powinienem był im powiedzieć, ale nie powiedziałem. Teraz, kiedy tyle owiec zostało porwanych, wolę już nic nie gadać. Przecież właśnie powiedziałeś mnie. Właśnie zaczynam tego żałować. A gdybym zabił te wilki? Ty sam? Nie wierzę, już chyba prędzej zrobiłby to któryś z moich baranów. Zapomnij, to była tylko taka sugestia. Przejdę się do chłopaków i zapytam, co oni na to. Zaraz, a zresztą dobrze, w porządku. Jesteś wielki i silny, mógłbyś pokonać i setkę wilków. Bardzo proszę. Na ogół czają się w krzakach na obrzeżach pastwiska. Myślę, że są tylko cztery. Ale czekaj, czekaj, ja chcę z tobą jeszcze porozmawiać. Poczekaj chwilę. Co tam u ciebie? Jak owce? Wszystko w porządku i ze mną, i z owcami. Przynajmniej z tymi, które pozostały przy życiu. Czy mógłbym kupić owce? Oczywiście, pod warunkiem, że masz pieniądze. Owca będzie cię kosztowała 100 sztuk złota. Jeśli zapłacisz, dostaniesz owce. Ale pamiętaj, by dobrze ją traktować. Oczywiście nie kupię od niego owcy, tylko tak zagadałem. Ale ogólnie świetny dubbing tutaj odegrał Jarosław Boberek pod postacią Pepe. Naprawdę świetna sprawa. W ogóle pan Boberek ma po prostu idealny głos do takich spraw. I tu ja mamy cztery wilki, na szczęście to są młode wilki. Moc z watachą czterech dorosłych wilków mógłby być problem, a tak jak sami widzicie, no nie jest źle, schodzą w miarę szybko. Już trzy wilki padły, jeszcze tylko ten jeden. No i proszę bardzo, cztery wilki, w sumie 120 doświadczenia, cztery skóry i cztery kawałki mięsa. Nie ma czego surowego pomagać. Oczywiście. Tak więc no, raz, dwa to poszło, questik banalny. Ja oczywiście sobie jeszcze przeszukam ten obóz, co tam ciekawego jest. No i ogólnie
ostatnie tam odcinki były troszkę zamulające, bo składały się głównie z samych dialogów. Teraz postaram się wyrównać troszkę ten bilans, aby było troszeczkę więcej walki, troszeczkę więcej akcji. No, żeby to się wam ciekawie oglądało, bo to jest odcinek, czekajcie, 19. No to jeszcze mi zostało ze 100 odcinków Gothica do końca na pewno. Tak więc no tą serię nie wiem, czy do końca roku nawet nią skończę. Ale oj tam. Tu mamy dużo skór. Gdybym był czeladnikiem u Bospera, byłbym teraz bardzo zadowolonym człowiekiem. Jeszcze skóra cieniostwora, no to już całkiem. Ale że jestem czeladnikiem u Harada, to mi tam średnio to robi różnicę. Tutaj mieliśmy sztylet 20 sztuk złota. Całkiem zacnie. W ogóle fajne obozowisko, dużo itemków, dużo ziółek. O, tu kolejne ziółko, roślina lecznicza. Lecznicza, aj. Mój polski, po prostu moja elokwencja, moje wymawianie spółgłosek, samogłosek jest karygodne. Nie no, naprawdę logopeda się o mnie już pytał chyba 100 razy. Nie, żartuję, nie ma żadnej wady wymowy. Na szczęście. Dobra, i tutaj mamy nowego potworka dodanego w Nocy Kruka. Jest to ognik. Chyba się nie mylę, że ognik był dodany tylko w Nocy Kruka. W podstawce go nie było, chociaż też mogę się mylić. No i ognika jest ciężko trafić. No tutaj miałem szczęście, udało mi się za pierwszym razem. No ale spójrzcie, no ciężko go trafić. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, tak. No nie wiem, od czego to zależy, czy od posługiwania się bronią. Jak dobrze właściwie posługuje się bronią, to chyba lepiej by było go trafić, a tak to właściwie nie lepiej, tylko łatwiej. A tak to no jest trochę trudno. Nie wiem, no. Takie machanie też pół odcinka to też nic ciekawego. Czekajcie, może łukiem. Strzały się od niego odbijają, co? Nie, dostał całkiem zacnie. No dawaj, on też mnie atakuje, jak sami widzicie. Pięknie. Z łuku go uszczeliłem. Nigdy chyba jeszcze nie ustrzeliłem z łuku ognika. A tutaj na wizji mi się udało, proszę. I chciałbym zaryzykować walkę z dzikiem, bo z tego co się orientuję, dziki atakują dokładnie tak samo jak wilki, a na wilki mam po prostu swój sposób, aby trzymać je na dystans, tylko że dzik jest dodany na 100% w Nocy Kruka i on jest przesadzenie silny, on jest tak silny, a expa za niego jest stosunkowo niewiele. No tak więc może być ciężko, ale najwyżej zginę, jeszcze ani razu nie zginąłem w tym let's play, co najwyżej zostałem pobity, czyli jest dobrze. Okej, dobrze, jest tylko jeden. Pojedynczo spoko, bo dziki chyba też atakują całymi grupkami, czyli tam jeden, nie, jak są dwa koło siebie, to atakują dwa. No, jest identyczna taktyka jak na wilka, tylko żeby się z rytmu teraz nie wybić. Mał, spokojnie. Jak mi wjechał! O, dzik mnie ma na pewno na 4 hity. Nie wiem, czy to był krytyk, czy zwykły cios, ale z pewnością to jest zwykły cios. Dawaj, bez i dawaj. Jest! Pięknie! Pierwszy dzik padł pod naporem mojej piki bojowej. Jak sami widzieliście, 60 expa dla takiego dzika, mało. Ja bym stosowniejszą dał ilość expa, dla mnie stosowniejsza ilość to jest 80 punktów expa za takiego dzika. No ale no trudno. Okej, tutaj mam ten obóz wyczyszczony, tutaj z ognika nic nie wyciągnę. Czyli mamy już wszystko, no dziki też, ale wilki, głównie wilki załatwiłem, wilki questowe. No idziemy się pochwalić Pepe, że udało mi się zgładzić te wilki. No i questik wydaje mi się, że powinien być w tym momencie zaliczony i zakończony. No, Pepe, zabiłem wilki. Pozbyłem się wilków. Level up, pięknie. Naprawdę? I nosowi niech będą dzięki. Dalej jednak nie wiem, jak powiedzieć Onarowi o tych wszystkich porwanych owcach. To wszystko wina tego przeklętego Bulka. Dlaczego wspomniałeś Bulka? To jeden z najemników. Właściwie to on miał się zajmować ochroną stada. Zamiast tego on i jego kumpel Sylwio przesiadują całymi dniami z Teklą w kuchni. Jeśli nie dostanę zapłaty, to będzie wina tego drania. Gdybym chociaż mógł mu spuścić porządne lanie. Jednak wszyscy się go boją, to prawdziwy morderca. Okej, czyli tutaj mamy kolejne zadanie, skopać tyłek Bulkowi. Z tym, że na Bulka póki co no... No nie ma opcji, nie ma na niego polotu, on jest zbyt silny. Może nie tyle, co jest on zbyt silny, tylko ja jestem zbyt słaby dla niego. O, tak bym to ubrał w słowa. Tak więc póki co tego questa musimy odłożyć niestety na później. I tutaj chciałbym jeszcze zagadać z dwiema osobami. Tutaj znajdującymi się po lewej stronie.
Wielu najemników mnie zastrzegało, że tam nie wchodził, ale ja oczywiście tam wejdę i muszę pogadać właśnie z Wasilim. Nie próbuj tu nawet niczego dotykać. W przeciwnym razie oberwiesz w łeb, rozumiesz? Nie bulwersuj się. Spokojnie. Na czym polega twoja praca? Onar każe mi nadzorować jego własność. Martwi się, że coś może zniknąć. Właściwie to mu się nie dziwię. Większość jego najemników to byli skazańcy z kolonii karnej. Kiedy nikt nie patrzy, rozkradają wszystko, co da się ukraść. Jest tu mnóstwo różnych rupieci. To prawda, zaś większość z nich to dość cenne rupiecie. Onar kolekcjonuje wartościowe przedmioty. Prostemu człowiekowi jak ja trudno byłoby sobie pozwolić na te wszystkie luksusy. Zbieram inne rzeczy. Na przykład co? Stare monety. Mam przy sobie pewną starą monetę. Pokaż mi ją, proszę. O, tak. Niewiele mógłbyś za nią kupić. Dam ci za nią jedną sztukę złota. Zgodnie z nominałem. Trochę słabo. Może dwie? Trochę to mało. Co powiesz na dwie? Chyba żartujesz. Jeszcze do reszty nie skupiałem. Wynocha! I co, skopałem to zadanie? Oby nie. Nie, mogę jeszcze. Dobra, spoko. Wiesz, ile ci za nią zapłacę. Jedna sztuka złota. Nie więcej. No dobra, niech będzie. Umowa stoi. Wspaniale. Jeśli będziesz miał takich więcej, przynieś je mnie. No w sumie... No jeszcze mam jedną, interesują spoko. Interesują ci jeszcze stare monety? Jasne. Masz jakieś? Jedną. Dzięki. Oto twoje pieniądze. Przynieś mi wszystkie, które znajdziesz. No niby to niewiele, 10 punktów expa i... Ktoś próbował już coś jedna sztuka złota, ale zawsze coś. Kilku, ale wszystkich złapałem. I przepraszam za ewentualne hałasy, bo sąsiad tutaj jakimś tirem podjeżdża, jakieś zwody robi, więc przepraszam z góry. Kto cię tu u licha wpuścił? Co robisz na mojej farmie? Czy na farmie wszystko w porządku? A co ci to obchodzi? Przecież tutaj nie pracujesz. Chcę dla ciebie pracować. Nie potrzebuję teraz nikogo. Moi ludzie doskonale sobie ze wszystkim radzą. Nie masz tu czego szukać. Wyrocha! Słyszałem, że podburzasz ludzi przeciwko miastu. Słuchaj no, tę farmę jak i ziemię, na której stoi, odziedziczyłem po ojcu. On zaś odziedziczył ją po swoim. Nie mam zamiaru pozwolić kilku imbecylom płaszczącym się przed królem na rozszabrowanie mego rodzinnego majątku tylko po to, by nakarmić wojska. Wojna z orkami trwa chyba od zawsze. A my gdzie jesteśmy? Na granicy porażki. O nie, wolę już sam bronić farmy. Za pieniądze oszczędzone w ten sposób mógłbym zebrać swoją własną, małą armię. No, Kobi ma armię, spoko. Dzięki Bulkowi masz teraz kilka owiec mniej. O czym ty gadasz? Kim jest Bulko? To jeden z najemników. A co mnie do tego? Jeśli zabija moje owce, będzie miał do czynienia z Lee. Nie zawracaj mi głowy takimi trywialnymi drobnostkami. Jaki elokwentny. Chciałbym kupić owce. Więc po coś tu przylazł? Widzisz tu gdzieś owce? Ja tylko... Jeśli chcesz kupić owce, idź na pastwisko. To na prawo od mojego domu. Niech Pepe sprzeda ci jedną. Okej. Okay. No jak sami widzicie, Onar to stary, opryskliwy dziad. No ale no, ja w sumie zagadałem do niego tylko tak, no ze szczerej ciekawości, żeby troszeczkę dialogów użyczyć, żeby troszeczkę było dialogu w tym odcinku. No i suma summarum, Onar też jest ważną postacią, więc też z tego powodu do niego zagadałem. Ale w sumie i tak nie będę dla niego pracował, więc czy on jest miły, czy nie miły dla mnie, co to mi za różnica? Niech będzie jaki jest. Okej, i tutaj na farmie chyba wszystko. Mogę wyruszyć z powrotem do Korinic, oczywiście zanim ja dotrę do Korinic, trochę minie. Bo jeszcze chcę odwiedzić parę miejsc. Chcę porobić jeszcze parę zadań po drodze, które są dostępne. Kilka zadań pobocznych. I pierwszym z takich zadań, może nie tyle co pobocznych, ale no ogólnie zadań, jest gniazdo polnych bestii. Zaatakujmy gniazdo. Teraz? Czy potrzebujesz się wcześniej przygotować? Mógłbyś najpierw wrócić na farmę. Spoko, przygotowałem się już wcześniej, możemy lecieć. Teraz jest odpowiedni moment. No dobrze,
Zobaczmy, co my tu mamy. No i lecimy w teamie z Festerem. Tylko mimo, że jesteśmy z nim w teamie, czyli w drużynie, ale jeśli on zabije polną bestię, to my nie dostaniemy doświadczenia, czyli trochę słabo, ale no mimo wszystko chcę zrobić to zadanie. Bo później też będzie taki fajny motyw po walce z polnymi bestiami, tak więc no będzie na pewno ciekawie. No tylko Fester mówi, że jesteś dobry w walce łukiem, a z tego co widzę trochę słabo ci to idzie. I polne bestie są bardzo złudząco podobne do pełzaczy. Ogólnie autorzy gry i w ogóle ci, którzy tworzyli mobki, bo mają coś, nie wiem, lubią takie potworki pajęczakowate, bo jest dużo pełzaczy, polnych bestii, znaczy, Jezu, nie, bo mnie zabije, ona mnie zabije na pewno i chyba ktoś leci mi na pomoc, tak, wieśniaki, dobra, jest, jaki fart, udało się, bo gdybym ja nie zadał ostatecznego ciosu, to bym nie dostał expa, ale wracając. W jedynce w Gothicu było bardzo dużo pełzaczy, w dwójce jest dużo polnych bestii, czyli no autorzy mają jakiegoś takiego małego fioła według mnie na punkcie potworków pajęczakowatych. Ale to nieistotne. Teraz lecimy dalej z Festerem. Znowu jedno z tych. No jak widzicie, on zabił jedną polną bestię, a ja expa nie dostałem. Tak więc trochę słabo, ale co tam. No. Nie no, jednak zwracam honor, jednak dobrze strzela z łuku. No i całe gniazdo, trzy polne bestie, niezbyt wiele, prawda? Niezbyt wiele. A więc to tutaj skończyli martwi wieśniacy. To obrzydliwe. Te obrzydliwe stworzenia powinny zniknąć z powierzchni ziemi. Wracajmy. Chwila. Czekaj, majster, poczekaj. Wracajmy. Mógłbym ci pomóc w dostaniu się do naszej grupy, ale tego nie zrobię. Jak to? Dlaczego? Jeśli powiem komukolwiek, że mi pomogłeś, obarczą mnie nowym zadaniem. Rozumiesz, że to nie jest tylko mój kaprys, prawda? Przykro mi, chłopcze. Z pewnością znajdziesz kogoś innego, kto ci pomoże. No i sobie nagrabiłeś, mistrzu. Tylko czekajcie, zapiszę grę. Bo może mnie pobić, oczywiście, na tym etapie gry każdy właściwie. Trzeba ci będzie znowu przetrzepać skórę. Nie lubię, jak ktoś ze mnie żartuje. Trzęsę się. No i słusznie. No i lecimy z koksem. Oczywiście on jest amatorem z tego co widać w broni jednoręcznej, ale mimo wszystko potrafi strzelić z krytyka. Tak samo pamiętacie jak Buster nam strzelił, nie? Któryś odcinek wstecz. No też było grubo. Dobra, no dawaj Bezi. Taktyka banalna. Tylko żebym nie wyleciał z rytmu znowu. No, już było niebezpiecznie blisko. Dawaj. Okej, pół hapsa mu zjechał. Jaki mistrz! Jednym strzałem 4/5 hapsa mi zjechał. No i chyba przegrałem, coś czuję. Dawaj, bezimienny paruwo w 5 smakach, blokuj jak ci każę, rozkazuję ci. Jam twój władca, no i na bank przegrałem, no jeden strzał, jeden krytyk i jest po mnie. Dawaj, tak. Jeszcze jeden strzał, nie, dwa strzały jeszcze, jest! Dum. Pięknie! No, na totalnym farcie udało mi się Festera pobić, ale to nie jest jeszcze koniec. Bo Festera można pobić jeszcze raz. Zaraz zresztą zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Tylko ja się trochę podleczę. Zjem trochę ryby. I zupa rybna, bo mogę. No i może... Dobra, wszystko. Bo Fester już wstał. Aj, toporku mu nie wziąłem. Toporka, przepraszam. Chwila. No trudno. Dobrze. Jesteś lepszy ode mnie. Czego chcesz? No i obczajcie ten motyw. Trzeba ci będzie znowu przetrzepać skórę. Zbratanie się z Sylwiem nie było dobrym pomysłem. Jesteś jednym z przydupasów Lee, prawda? Przyszedłeś do niewłaściwej osoby. No i tym pięknym sposobem Festera możemy pobić dwukrotnie. Oczywiście nie dostaniemy za niego expa dwukrotnie, ale pobić jednego z cwaniaczków, którzy trzymają Sylwię, to dla mnie sama przyjemność, bo jak sami zdążyliście zauważyć, Sylwio to no taki pener typowy, taki burak, nie lubię go. Taki nadęty bufon, o. Dobra, tutaj mieliśmy trochę złota, trochę fantów. Sobie Fester idź, bo znowu dostaniesz. Niczego tu nie znajdę. I będzie płacz i zgrzytanie zębów. Tak. Okejka, moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 z Kruka. Póki co, trzymajcie się ciepło i...